Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mieliśmy sobie sprawdzić, co daje skill hacker, lecz niestety z tego, co się dowiedziałem, na chwilę obecną nie jest dostępny jeszcze w grze, więc go sobie odblokowaliśmy tak naprawdę nadaremne. I teraz nasuwa się pytanie, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić. Standardowo skrosujemy sobie pieski, ja zdobyłem już kilka nowych portfeli, więc sobie je sprawdzimy w terminalu, jakie nagrody nam wypadną. Ponadto sobie zmodyfikujemy najlepszą broń ręczną w grze, mianowicie chodzi o Sawblade Mace'a. Ja przypominam, że umowa z Farelem trwa, 1000 łapek pod tym odcinkiem i jedziemy z następnym. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Okej, na samym początku, moi drodzy, może sobie zmodyfikujmy naszego, jak to się czyta dokładnie, Sawblade Mace. Jak widzicie, odblokowałem sobie już najlepszą tarczę do tej broni. Nazywa się Diablo, daje damage 2, durability 2, critical chance i critical damage plus 2, finalis. Do tego mamy skończony improved holder, to jest ta rączka, na której się ten mace obraca, daje durability plus 1, sobie też skończmy. I tutaj mam holdera lepszego, który dodaje nam damage, durability oraz critical chance. Ok, na sam dół zjeżdżamy, mamy nową rączkę, steel handle, jak widzicie, tu już sobie ukończyłem, finalist, dodaje nam durability oraz speeda. A tutaj mamy ergonomic handle, to jest chyba jakaś taka lżejsza, może karbonowa, jak widzimy miałem tutaj włókno węglowe. Dodaje nam aż 3 durability, critical chance, critical damage i speed. Ok, czas przyszedł zmodyfikować naszego Saw Mace Blade'a. Patrzcie od razu, ile dostajemy damage'a. Czy coś jest lepszego od tej tarczy? Nie ma. Ta tarcza jest najlepsza, super. Cieszę się mega, że udało mi się na samym początku od razu odblokować ten oto schemat. Lecimy dalej, tutaj mamy durability. Tutaj by nam speed spadł. Tutaj dostajemy damage, critical chance i durability. To powiem wam, że jeżeli byśmy odblokowali sobie ten holder, no to byśmy mieli dużo criticala i critical damage'a. Ale ja chyba się wstrzymam, weźmiemy sobie ten holder. Nie wiem, czy w ogóle jest sens tego upgrade'ować. No ewentualnie jak będę miał za dużo surowców, to wtedy go zaczniemy robić. Wow! Wow! Aha! Jest! W ręku widać! Dobra, super! Grafika w ręku się zmienia. Kozak. Po prostu kozacko. Dobra. Skraftujmy sobie jeszcze jedną. Cyk. Cyk. A właśnie! W tamtej założyłem rączkę? Założyłem, dobra, bo się wystraszyłem, że... Nie założyłem! Teraz jest założona rączka! O, bracie! Teraz to będzie w ogóle kozak! Pomyliło mi się! Zobaczcie, co się dzieje. Ile to teraz ma ataku? 63, a standardowo ma 57, o ile się nie mylę. Co się dzieje u moich papis? Głodne. Zaraz je nakarmimy. Możemy zmodyfikować. O, to są rangi drugiej. Bloodhunt, super! Bentley, co ma Bentley do zaoferowania nam za skilla? O, to jest rangi trzeci pies, champion hunter, super. Roxy, sprawdźmy co Roxy. Bloodhunt, ok. Katie. Bloodhunt, o kurcze. Dobrze idzie, same epickie skille trafiają się. Znowu Bloodhunt. O, teraz już nie było Bloodhunta, ok, lecimy dalej. Champion. Tak, dobrze wyczytam? Champion to był? Chyba champion. Nie, companion, przepraszam, companion. Alright. Czyli teraz zaczynamy je crossować. Dajmy Simbę z jakimś bez skilla. O, Simba z bezskillowcem. Tutaj jeżeli sobie zaznaczymy, to one dziedziczą te skille, tak? No to sprawdźmy, dajmy... Jak tu mamy tego companion, to daje nam więcej expa. A czekaj, tu jest co? Szybciej rosną, a tutaj... Dobra, nie. Damy tutaj, żeby szybciej rosły. Sprawdźmy. Send dog to crate. I to była Gracie. Gdzie ty jesteś teraz? Gracie. Aha. Teraz niestety musimy poczekać,
żeby sprawdzić, czy po prostu... Albo dobra, ją sobie skipniemy. Czy faktycznie będzie miała te próby? Tak. Był careful, dobrze mówię, i well stocked był. Aha. Dobrze wiedzieć, bo kurczę, powiem wam, że tyle crossowałem i nawet tego nie zauważyłem. Ale dobra, cicho. Tutaj, czyli co chcemy? Drugie rangi psy chcemy, żeby Bloodhound został. Oczywiście, żeby epicki został, crossbred. I wyszedł nam czarny puppy. O proszę. I wiecie, co chyba zrobię teraz? I Farel bierze i go skipuje również. Nie mam jeszcze czarnego psa. Kozaczek, ty mój kozaczku piękny. Bloodhound rangi drugiej. Potrzebuję drugiego czarnego, żeby wyszedł mi kolejny czarny, bo to jest naprawdę rzadki pies. Mamy Bentleya, możemy z Gracie. Co byśmy tu chcieli, żeby zostało? A, chyba tutaj od Gracie. Dobra. Czy coś zostało mi do skrosowania? Z drugiej rangi? Tylko z Chooperem. Nie będę ryzykował. Wolę mieć po prostu jednego pieska w kolekcji czarnego, niż go stracić, bo skrosuję go i jakiejś innej maści wyjdzie brzydkiej. Aha, właśnie. Moi drodzy, patrzcie, co wydropiłem. Look a new equipment. Zobacz, jaki mam teraz top tank dla mojej dziewczyny. Jest to kolejny taki rzadszy item. Już niedługo będziemy mieli cały set. Ten letni nad wodę, bo wiem, że do tego dochodzi snorkel mask. Są jeszcze krótkie spodenki, sandałki i coś jeszcze. Ja nie mam niestety tych rzeczy, ale mam nadzieję, że tutaj właśnie z tych właśnie oto kart nam coś wypadnie. Brem, 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 brem. Dobra, jesteśmy na police station. Szybciutko sobie sprawdzę, co tutaj potrzebowałem, żeby ukończyć ten terminal. Nie ten, ten terminal. A, plejcik był potrzebny i dwa pendrive'y. No dobra, dobra. Sprawdźmy sobie Blade'a, 63. Wow, naprawdę fajnie to ciosa. Byśmy tak podeszli go od boku, chcę zobaczyć, czy na hita siądzie. 190, ojeju! Ojeju, cóż za kozacka broń ręczna! 190, nie mam pytań. Ładnie. Dobra, jestem ciekaw, czy jak wejdę tu do grubego. Dobra, nie słyszy mnie. Czy na hita siądzie? Nie, 190 maksymalny strzał. No chyba, że critical jeszcze wejdzie. To było ciekawe, jakby tak grubego na hita ściągnąć. Przegięcie pałki by było. Okej, tu niestety... Ale nas zauważyli. Ty, gościu. Właśnie, czy teraz ja będę mógł go otworzyć i wypadnie z niego OK. Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe. Chyba nie. Dobra, szkoda. Aj, grubego mogłem podejść. Może i by się udało. Gruby się leczy? Co 15 hapsów? Wow. Zapomniałem o tym całkiem. Dobra. Ta brama była wtedy otwarta, my jej nie zrobiliśmy. Ten zaraz się tu podniesie. Przyjdzie do nas sam. Jest szafka do przeszukania, okej. Znaczy nie, czemu nie wstaje? Dobra, to zawijamy. Apteczkę na pewno, klej tak i to też. Może sobie jeszcze dzisiaj arenkę jakąś zrobimy na szybciutko. Kilka poziomów. No wstawaj. Ej, bez sensu. Ostatnio on wstał, teraz nie wstaje. Dobra, trudno. Chodź, 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 bo za... Jest was tam za dużo po prostu. Co to było? Powiem wam, że chyba prędzej tego dźwięku w tarczę. Nie było, albo po prostu mi się nie zdążył on zasłonić w poprzednich rozgrywkach. Okej, okay. Portfelik, portfelik, nice. Zaraz będziemy mogli sobie zamienić na kolejny. Powiem tak, ostatnio nie skończyliśmy tamtej komnaty, nie? To może przejdźmy sobie na razie na tamtą komnatę. Widzę, piesek jest już zmęczony. O, teraz ten wstaje jednak z ziemi. Ej, mordo.
Kurczę, no tak jak mówiliście, nie strzelam serią, ale i tak wjeżdżają misy, nie? Często. Po prostu te zombiaki mają kamizelki i dlatego wjeżdżają te misy. Na pięści chcesz? Chodź, na dziurę ci uwalę. Bum. Bomba w oko. Kurde, M-kę przez ciebie, frajerze, skończyłem. Miałeś do recyklera. Dobra, trudno. Klucz. Spadł klucz. To dobrze. To dobrze, idziemy otworzyć sobie bramkę numer Tom. Czekaj, to będzie skrzynka? Będzie. Otwórzmy, może akurat w tym hamie. Aha, z tego hama nic nie wypadło. Myślałem, że będzie klucz. I było takie, wiecie, double lucky, nie? Mhm. To super. To super, że spadły jerki. Super. Tu będzie exploder, nie? O, teraz ładnie siadło. Uuu, powiem wam, że ten akar jednak lepiej się sprawuje. Zobacz, co się dzieje. Przesada. Otwórzmy tutaj sobie. Klej i telefonik. Weźmy telefonik. Ostatnio był mi mega przydatny, żeby do recyklera wsadzić i elektronik circuit chciałem wydropić. O ile dobrze pamiętam. Nie no, akar jest OP. Zobaczcie, co się dzieje. Prawie w ogóle nie misuje. Co ja mam? Jakie mam w nim buffy? Green laser. Aha, faktycznie, bo my go robiliśmy pod full kryta. Dokładnie. Dlatego tak się dzieje. Teraz poczekajmy, aż on się odsłoni. Dobra. Wiem już, o co chodzi. Skrakowane są zombiaki. Prędzej jakoś, nie wiem, waliłem do nich na pałę i ten nie zdążył tarczy nawet założyć. I od razu padał. Dobra, glue zawijany. Kolejna szafka. Roli. Roli błyszczy. A tutaj również nic się nie dzieje. Mogliby coś dodać do tej komnaty. Czy tutaj coś było? A nie, te drzwi są w ogóle zamknięte, bo to jest wejście na zaplecze terminali. Okej. Okay. Moi drodzy. Zaczynamy od fioletowego portfela. Najlepszego. Uwaga! Pierwsza paczka wyjechała. Kolejny portfel. Split. Niebieski. Split. Niebieski i niebieski. Uhuhu. Zaczynamy od ostatniego terminala. Czyli muszę naprawić sobie jeszcze dwa terminale, żeby móc ewentualnie sobie odebrać dwie kolejne paczki. Otwieramy. Yeah! Co to? Winchester, co to jest? Pierwszy raz to widzę. O, ja cię dziękuję. Equip, show me this shit. O, bracie. O, bracie. I tak ma być. I tak ma być. Dobra, plejcik tutaj od razu. Do naprawiania kolejnego terminala. Proszę, żeby spadł jeden. A, ten skill już mam, to okej. Okay. Żeby spadł tylko i wyłącznie jeszcze jeden pendrive. Bym był mega zadowolony. Kolejny Winchester. Ej, no to tego się nie spodziewałem, że tam się aż tak bronie sypały. Ten skill również już mam wykonany, więc nie mogę go użyć. Steel plate, super, to się przyda na pewno. Kolejna. Kolejny Winchester. No i o to chodzi, kurczę, ja się martwiłem o bronię. Jest, kolejny skill. New weapon moods. Do shotguna, pięknie, pięknie. Jestem ciekaw, czy tego Winchestera będę mógł modyfikować jako, wiecie, shotgun. Zaraz to pójdziemy sprawdzić. I ostatnia skrzynka, uwaga. Jest! Jest pendrive, jest i pendrive. Use new weapon mode, laser. Dobra, dostaliśmy nowy laserek. Sobie tu od razu ubranka zmieńmy. Nowy laserek dostaliśmy. Więc mordeczki, będzie upgrade'unia w następnym odcinku. Pstryk, finalis. Kolejny terminal sfinalizowany. Teraz możemy sobie zmienić trade. I dostaliśmy jeden zielony. Trudno. Jeden zielony też będzie spoko. Uwaga. Pyk. I wyjeżdża ostatnia paczuszka. Ciu! I co mamy? Weapon crate. Emeczka. No i pięknie, no i pięknie. Emeczka jest. Skill do shotguna, który już znam. Jeszcze jest restop kuszący, także moi drodzy, pojedziemy sobie na szybciutko.
Okej, jest pierwszy ziomuś. Od razu kula w łeb. Aha! To tak. Szczerze mówiąc, ten Winchester wcale nie jest taki fajny. Co prawda, chyba z niego nie da się zmisować, ale naprawdę słabe hity wchodzą w gościa ze SWAT armorem. Naprawdę słabe. Back do ATV Gas Tank, back. Mam w sumie, ale bym go do recyklera sobie chętnie wsadził. No i niestety nic z ziomeczku nie wypadło, ale sprawdźmy jeszcze ich motorki, może faktycznie spadną mi w końcu płetwy moje wymarzone. Kurde, idzie horda, szybko, zdąży. MK, dobra, nie jest źle. Cały kostium mi zjadą. Nówka sztuka SWAT armor. Walet. Głupi pomysł to był, co prawda. Ale tutaj mamy jeszcze SWAT armor, więc się ubierzemy ładnie. Equip i czapeczkę. Cyk. Głupota to była. Ale trudno. Winchestera dokończymy. Uuu, jak on ma na dwa hity zombiaki, no to dajcie spokój. Zara, tamtą MK wziąć trzeba, niezmodyfikowaną. W sumie, nie no, weźmy zmodyfikowaną, po co mam moją niemodyfikowaną używać. Dobra, to jest rush. Trzeba było zrobić od razu tak. Okej. Alkoholi trochę spadło, alkoholem niepotrzebne, idzie kolejna fala, ale my spadamy stąd. Szybciutko trzep tą torbę, babo. Wiem, że to głupio zabrzmiało, ale miało tak zabrzmieć. Dobra. Wow. Kurde, czy ja mam miejsce na tamtego pipa? Nie ma, dobra, w następnym odcinku sobie takiego znajdę i zmodyfikujemy, bo mam taką fajną modyfikację do pipa w kształcie kości. Dobra, zdankujmy wachę. Za chwileczkę ją wam pokażę. Kozak modyfikacja. Akurat mamy kleje, to możemy sobie tutaj troszeczkę dołożyć. Troszeczkę, wszystkie w sumie. I patrzcie, co się dzieje. Jest taka modyfikacja, taka. Naprawdę pipe jest spoko. W sumie tego bym chciał. Fajnie by to w ręku już wyglądało. To jakaś puszka przebita, nie? Też bardzo fajna modyfikacja, ale ta kostka daje dużo damage'a, criticala, critical damage'a, bla. I jak widzę, niestety Winchester nie jest bronią modyfikowaną. Szkoda. No nic, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja kanału, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Last Dinner of Survival. Przypominam, 1000 lajków pod tym odcinkiem i jedziemy z następnym. Trzymajcie się, cześć.